Tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. Oby nigdy nie zabrakło tych miłujących ramion rodzicielskich dla was. Oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: pójdź za mną, nie opuszczaj mnie, nie odchodź, przyjmij jego wezwanie. Nasze dzieci w ogóle były naszym życzeniem, naszym pragnieniem i to nie był przypadek, to nie był przypadek. Głośniej, raz było ciszej, raz śpiewaliśmy, raz krzyczeliśmy, raz urzędowaliśmy, gdy były tańce. Najważniejsze w życiu, największą cenę ma i najbardziej wartościowe to jest własna rodzina, własne dzieci, mąż. Rodzina była szczęściem, ale bardzo krótko. Policja mi odzwoniła, mówię, że one są w bezpiecznym miejscu i że Jugendamt się zgłosi do nas. Całe życie małżeńskie jest dobre do momentu, kiedy nie wtrąci się Jugendamt i kiedy nie zarządzi od A do Z, w jaki sposób doprowadzić do rozwodu i do rozpadu rodziny. Jak już raz wejdzie, to już więcej nie wyjdzie. Ja przyszłam, wszystko już było w ten sposób zaaranżowane. Dziecka nie było, na ziemi leżał tylko szalik, rękawiczka. Problem Jugendamtów, czyli niemieckich urzędów do spraw dzieci i młodzieży, w ostatnim czasie głośny jest nie tylko na terenie Niemiec, ale również w całej Europie. Komu grozi interwencja Jugendamtu? Czym tak naprawdę urząd się zajmuje? Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Niemiecki Jugendamt to instytucja pamiętająca III Rzeszę i Adolfa Hitlera. W czasie II wojny światowej Jugendamt był głównym instrumentem nazistowskiej polityki germanizacji dobrych rasowo dzieci różnych narodowości, by przekształcać je w pełnowartościowych mieszkańców Rzeszy. Ustawa normująca wówczas zasady działania Jugendamtów do dziś stanowi podstawę prawną ich funkcjonowania. Do roku 1952 były pod kontrolą policji niemieckiej. Obecnie nie podlegają jakiejkolwiek kontroli ze strony państwa. To jedyna niemiecka instytucja nie posiadająca jednostki nadrzędnej. Jugendamt mi od razu powiedział, że dziecka nie zobaczę, że będę miała spotkania pod nadzorem i że nie wolno mi mówić po polsku. Przez 9 miesięcy, czy to nawet przez 10 było, widziałam dziecko, ja sobie wszystko notowałam skrzętnie, łącznie 28 godzin przez 10 miesięcy, które przedtem wychowałam samotnie. Widziałam to, chodziłam na spotkania do takiego pomieszczenia, w którym przeprowadzano dziecko. Dziecko w ogóle nie wiedziało, o co chodzi, nie rozumiało tego, jak to musi być ze mną w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Każde dziecko i każda rodzina przebywająca na terenie Niemiec, również obywatele państw obcych, z mocy prawa
automatycznie podlegają kontroli miejscowego Jugendamtu. Oficjalnie jego zadaniem jest troska o dobro dziecka. Wkracza zawsze w sytuacji rozwodu. Nadzoruje także kontakty pomiędzy dziećmi i rodzicami podejrzanymi o pedofilię, alkoholizm, narkomanię czy molestowanie dzieci. Okazuje się jednak, że nie tylko. Przedszkole, do którego chodził synek, dało znak Jugendamtowi, że dziecko używa w rozmowach obcych słów. I Jugendamt od razu zainterweniował, a w tym momencie już synek zaczął czytać i pisać po polsku, bo on w wieku czterech lat jakoś tak dosyć szybko przyswoił sobie wszystkie litery, zaczął czytać i pisać. Szukaliśmy ratunku dla Patryka, bo lekarze powiedzieli, że już ich medyczne granice są wyczerpane. No i w ogóle mówili, że mam dzieci w ogóle przygotowywać do śmierci. To w ogóle było dla mnie wstrząsające. Myśmy starali się pomóc Patrykowi, szukać gdzie tylko możliwe ratunku. Pojechaliśmy do Polski. Dziecko już ma 9 lat. Całą władzę rodzicielską od momentu urodzenia Michałka sprawowałam ja nad nim. Przebierałam go, myłam, uczyłam dwóch języków, uczyłam życia, opiekowałam się nim, karmiłam i również zarabiam na niego. Opieka matki, wiadomo, jest to opieka taka bardzo, no bardzo bliska. W końcu niełatwo jest matkę zastąpić. Niemieckie urzędy twierdzą inaczej. Mimo dużego zaangażowania w wychowanie swoich dzieci, rodzice ci nie byli wiarygodni. Odebrano im prawa rodzicielskie. Że oprócz tego, że leki, inhalacje, ja w ogóle jeszcze ze strony takiej jak czy zioła próbowałam jeszcze pomiędzy, w ogóle patrzyłam się na odżywienie, żeby wszystko było naturalne, świeże, a oprócz tego, czemu robiłam okłady, mu w ogóle robiłam, jeszcze jeździłam na kurację oprócz tego, to proszę sobie wyobrazić, na kurację, w szpitalach była i to, no ja mówię, 24 godziny non-stop na zmianę z mężem. Każdy dzień, od godziny w pół do ósmej z rana do pół do jedenastej w nocy, każdy dzień byłem przy Patryku, ja nie, i to wszystko było tak jak na darmo, tak jak na darmo. Żebyśmy się nie starali, żebyśmy naprawdę nic nie robili, to po prostu by człowiek powiedział, no mało się starał, coś się takiego przydarzyło, ale my właśnie cały czas żeśmy się starali i mi się wydaje, nawet dużo już nie powiem, żeśmy naprawdę to, co tylko było możliwe, żeśmy robili i to tak jakby po prostu przeciwnie, coś, nawet ja czasami się zastanawiałam, czy może jak ja bym mniej robiła, no ale to nie jest rozwiązanie, że jakbym mniej robiła, to by to nie było. To nie wiem, po prostu to jest jakieś coś niewyrozumiałe, dlaczego to się w ogóle wszystko przydarzyło. A włożyliśmy dużo starań, dużo energii, dużo czasu. Dla własnych dzieci wszystko się robi. Kiedy u Żaklinki i Patryka, dzieci państwa Nyx, wykryto nieuleczalną chorobę, rodziną zainteresował się Jugendamt, oferując pomoc. Lekarz prowadzący wymógł na rodzicach zgodę na informowanie Jugendamtu o stanie zdrowia dzieci. Lekarz napierał, żeby jednak lekarz miał możliwość informować właśnie Jugendamt, gdzie ja na samym początku się nie zorientowałam, bo po prostu aż się tak bardzo nie wgłębiałam w sytuację prawną. Mnie po prostu martwił cały czas ta sytuacja, jak ja mogę tym dzieciom pomóc w sposób realistyczny, w sposób praktyczny, fizyczny, a nie żyłam jakąś teorią i nie patrzyłam się na strony prawne, tylko patrzyłam się, co ja mogę zrobić, żeby te dzieci się dobrze czuły, żeby Patryk, bo wtedy on właśnie miał taki już ten stan coraz gorszy, to mnie bardzo martwiło. Mimo ciągłych terapii i leczenia choroba postępowała. Nie pozwolono jednak na zmianę kliniki. Mój mąż właśnie poszedł po te karty międzynarodowe, czyli to tak, wie pani, wskazywał, że możemy ewentualnie, chcemy z tymi dziećmi gdzieś pojechać. I jeszcze wtedy nie było ograniczenia, jeszcze nie było ingerencji w ten ponieważ ja poszedłem w poniedziałek do południa, do tej ubezpieczalni poszedłem, wybrałem te karty, to oni czuli, że my może chcemy, wie pani, my chcemy... Z tymi dziećmi jednak chcemy wyjechać. I już po południu zrobili takie tego. Policją zatrzymali te dzieci. Jak myśmy pojechali na fizjoterapię, to już nam zatrzymali te dzieci, już nam nie oddali te dzieci. Problem dotyczy coraz większej liczby Polaków mieszkających na terenie Niemiec. Jugendamt wkracza do rodziny zawsze w sytuacji rozwodu. Rodzic niemiecki jest wówczas stroną bardziej wiarygodną dla niemieckiej instytucji. Tak było z panią Pokrzeptowicz, którą pozbawiono możliwości jakiegokolwiek kontaktu z synem. Nie widziałam go od ponad 2 lat. Ostatni raz widziałam go w sierpniu 2006 roku.
w tym czasie, kiedy nie widziałam, dziecko kilkakrotnie mówiło, że chce nie tylko mnie widzieć, ale chce u mnie mieszkać. I to jest zaprotokołowane, ale taka jest niemiecka arogancja i niemiecka bezczelność, i że oni to wszystko protokołują i tak zrobią po prostu, co im się podoba. No dziecko się zasymilowało, prawda? Psycholog stwierdził, niemiecki oczywiście, że dziecku język polski w ogóle nie jest potrzebny, prawda? I że co prawda pięciokrotnie odrzucił niemiecką macochę, ale i tak dziecko chce być u tatusia. I to jest właśnie niemiecka bezczelność. No tak, tak wygląda niemieckie sądownictwo. Jugendamt bardzo często ingeruje, gdy dzieci rozpoczynają naukę w szkole lub przedszkolu. Instytucje te ściśle ze sobą współpracują. W pewnym momencie żona powiedziała mi, że mamy wezwanie do Jugendamtu, żebyśmy poszli do Jugendamtu. W ogóle nie wiedziałem, co to jest Jugendamt. Wiedziałem, że nie mam czasu, ale musimy pójść. Jak musimy, no to poszliśmy. I w Jugendamcie jakaś tam pracowniczka poinformowała nas, że dziecko ma problemy językowe i że powinniśmy zaprzestać rozmawiania z dzieckiem w języku polskim. Dziecko było wtedy w wieku lat 5, czy tak, chodziło do przedszkola. Ze mną rozmawiał synek tylko i wyłącznie po polsku i z Polakami znajomymi jakimiś tam, których również tutaj miałem, czy też rodziną, która mnie często odwiedzała. Rozmawiał tylko i wyłącznie po polsku, natomiast z żoną oraz innymi Niemcami tylko i wyłącznie po niemiecku. Według zaleceń dwóch językoznawców, z którymi konsultowałem wychowanie dziecka. I tak dziecko wychowywaliśmy. Żona była bardzo zadowolona również z tego, że dziecko mówi w dwóch językach. Obojętne, gdzie byliśmy, żona wszystkim opowiadała, jakie to wspaniałe wychowanie jest dwujęzyczne, jak dziecko mówi w dwóch językach, w jaki sposób komunikuje. Ona była dumna z tego, że dziecko jest dwujęzyczne. Szerokie uprawnienia urzędu pozwalają na ingerencję w każdą rodzinę. Prawomocne decyzje wydawane są niejednokrotnie w oparciu o donosy i podejrzenia. Jakieś no, są donosy, wie pani, musimy sprawdzić, jak się pani dzieckiem zajmuje. Mówię, proszę panią, przecież dopiero co otrzymaliście wyniki monitoringu przeprowadzonego. Chodziliście mi po domu, zaglądaliście mi do garnków, patrzyliście mi pod pościel. Musiałam z wami wychodzić, wychodziłam na spacery wszędzie. Jestem zmęczona, chcę normalnie żyć. Wyszły bardzo dobre wyniki. O co chodzi, kto i co? Nie, nie było nazwisk, nie zostałam poinformowana kto. Dokładne zarzuty nie zostały mi podane. Dziecko przeprowadziłam ze sobą do Jugendamtu. Parę rozmów w mojej obecności zostało przeprowadzonych. Nie stwierdzono nic. Jedynie to, że są podejrzenia względem mojej osoby. Zabroniono mi wyjazdu do Polski. Powiedziałam, dlaczego? Ja mogę w każdej chwili opuścić Polskę. Niemcy, przepraszam, do Polski. Dlaczego pani? No bo teraz będzie sprawa sądowa. Jaka sprawa sądowa? Przecież ja sprawuję władzę rodzicielską. Wykonuje ją. Ojciec też miał, ale jej nie wykonywał. O co chodzi? No proszę przyjść na rozprawę sądową. Tam przyszłam i tam pozostały im postawione zarzuty o to, że dziecko jest bite, niepielęgnowane w ten sposób, iż zarzucone mi zostały fizyczne znęcanie się nad dzieckiem. Rzeczywiście dziecko miało siniaka pod jednym z oczek dwa razy, a nawet trzy razy w swoim życiu. Początkowo od zeszłego roku było to półtora roku wcześniej się wydarzyło w szkole, gdzie pani nauczycielka może to potwierdzić na wychowaniu fizycznym. Drugi raz było to na boisku szkolnym w pierwszej klasie, gdzie dziecko biegło, grało z Erikiem, jego ulubionym kolegą, w piłkę nożną. I co Erik zrobił? Pamiętasz, co się stało? Podłożył mi nogę. Nóżkę podłożył, to tak zwana blutkrecze po niemiecku, takie chłopięce zagrywki. I dziecko moje upadło na żwirek, to nawet miało zadarte. Poszłam do lekarza, bo nie podobało mi się, był guzek. Nawet wystąpiłam z tym zaświadczeniem lekarskim, które wówczas nieprzewidzianie, po prostu skierowałam się do lekarza, bo bolało go. Podałam w sądzie, nie zostało zaaprobowane, nie zostało sprawdzone, a wszyscy świadkowie, których ja przedstawiłam, zostali skreśleni z listy świadków. Ingerencja Jugendamtu prowadzi nieuchronnie do pozbawiania praw rodzicielskich i w efekcie do odebrania dziecka rodzicom. My mieliśmy 2-3 razy w tygodniu gimnastyki, do szpitala jeździliśmy z dziećmi. Ja byłam z Patrykiem, mój mąż właśnie z Żaklinką i wchodzi pani psycholog i pyta się, czy możemy obok do pomieszczenia
przejść na rozmowę. Psycholog tłumaczy, że to jest taka ciężka choroba, ta właśnie mukowiscydoza, i że oni to właściwie są specjalizowani, mają wszystkie różne możliwości, że nam będzie ciężko, że czy byśmy nie chcieli te dzieci właśnie po prostu tak jakby przekazać. Dla mnie to w ogóle była bardzo dziwna sytuacja, w ogóle jakaś niewyobrażalna. Jak to w ogóle tak, dla dzieci w ogóle coś takiego w ogóle mogą rodzice zrobić? Chyba to duże dzieci, Żakinka miała 7 lat, Patryk 10. Nie mogłabym się nawet w oczy spojrzeć własnym dzieciom, że ja bym coś takiego podpisała, tak jakbym oddawała nie wiadomo na co własne dzieci. No i myśmy się w ogóle nie zgodzili. No i ten naraz ja słyszę obok krzyk dzieci, płacz. Wybiegam na korytarz, patrzę się, drzwi od tych sal gimnastycznych zamknięte, stoi dwóch policjantów przy drzwiach, dzieci płaczą. Ja mówię, co się dzieje? Wychodzi za mną pan ten Jugendamt i mówi tak, albo podpiszemy to pismo na to odstąpienie, albo już więcej nie będziemy dzieci widzieć. Dzieci strasznie płakały, to było w ogóle... Ja w ogóle na samym początku mówię, to gdzie ja przyszłam, do szpitala, czy... Po prostu tak powiem, w cudzysłowie, no, zachowywali się tak jak, no nie wiem, przestępcy, bandyci. Dla mnie to było bandyckie zachowanie w ogóle. Jeżeli my przychodzimy do szpitala z dziećmi na terapię i on nas tak jakby po prostu, to jest zmuszanie w ogóle, szantażowanie, że albo podpiszemy, albo w ogóle dzieci nie będziemy widzieć, dzieci płaczą. My się nie przejmowali tym, że Patryk, on był tak, ja to w ogóle nie mogłam tego przeżyć. On w ogóle miał taki niedobry stan, ja mówię, jak on się denerwuje, on płakał. Ja przez drzwi próbowałam wytłumaczyć, że ja pójdę tu czy tam, że ja wszystko zrobię, żeby po prostu on się nie martwił. Państwo Nyks nie zgodzili się na odstąpienie praw rodzicielskich, wobec czego dzieci zostały zatrzymane, a Jugendamt wszczął sprawę sądową o pozbawienie praw. Pierwsza sprawa zakończyła się ich ograniczeniem. Odtąd Jugendamt decydował o miejscu pobytu dzieci i o ich leczeniu. A dlaczego oni mi zabronili ratować, jeżeli mi powiedzieli, że oni Patryka tu nie wyleczą i nie uratują, że on umrze? I ja nie patrzyłam się na te przepisy, że coś tam, ktoś tam, że ja nie mogę ze swoim dzieckiem jechać i go ratować. A konsekwencje, no i... To było potem, myśmy po prostu przeżyli, bo Patryk zmarł. Tak jak ja przewidywałam, że Patryka nie jest dobry stan, tylko żyłam jeszcze tą nadzieją, że jeszcze gdzieś pojadę, że mu pomogę. Państwo Nyks, mając ograniczone prawa rodzicielskie, wyjechali do Polski, tutaj szukać ratunku dla ciężko chorego Patryka. Niestety nie udało się mu pomóc, a ingerencje Jugendamtu dopiero nabierały tempa. Chwilowo z Żakinką tu przyjechałam. Weszli właśnie po kilku, to było 3 czy 4 dni od mojego przyjazdu, wtargnęli do domu policją, komornikiem i na siłę, tak jak Żakinka stała, ja to po prostu, ja o nie miałam. Dziecko płakało, natychmiast policjantka po prostu wzięła tak jakby pod pachę, tak bez butów, tak jak stała, zabrała ją, jak raz wtedy jeszcze był brat, mój brat u nas. W ogóle patrzył się, on w ogóle mówił, jak długo, że jeszcze takiej sytuacji, czegoś takiego w ogóle nie widział. Komornik podszedł do mojego męża, dał pismo od sądu, że ma pismo, zezwolenie zabrania, tak jak rzecz, zajął nasze dziecko, zabrał komornik. Oprócz tego było chyba dwóch policjantów, oprócz tego jeszcze był pan tak jakby z grupy chyba tej specjalnej, taki na czarno uzbrojony. Nie wiem dlaczego w ogóle tak byli przygotowani, po taką malutką dziewczyneczkę przyszli. No i Żakinka później po tygodniu czasu, dopiero pierwszy raz na telefonie Żakinkę słyszałam, ona w ogóle słowa nie mogła wypowiedzieć, płakała po tygodniu czasu jeszcze, jak właśnie ją zabrali. Tą sytuację i mnie wysiadły nie tylko nerwy, w ogóle, no wszystko po prostu psychika, a co to dziecko i ona do końca życia w ogóle, tak jak nieraz już, tak jak się w głębie, przecież to zostaje w ogóle skaza do końca życia dla dziecka. Raz ją zabrali, śmierć Patryka, przyjechała tutaj, drugi raz ją zabrali, nie? I to wszystko w jednym roku. I to mówią, że to za dobre dziecko. Ja zupełnie zapomniałem o tej rozmowie w Jugendamcie, ponieważ nie zaprzątałem sobie głowy jakimiś zwariowanymi pracowniczkami jakiegoś tam urzędu, które wtrącają się do spraw rodzinnych. No i ale od tego momentu zaczęły się prawdopodobnie naciski Jugendamtu na moją żonę. W każdym razie żona coraz częściej zaczęła rozmawiać ze mną na ten temat, że powinniśmy zabranić dziecku mówienia po polsku. Nie odrzucałem to wszystko, mówiąc, że to jest jakaś kompletna bzdura, zabranianie dziecku języka. I no, nie było między nami komunikacji. Żona zabroniła dziecku
czytania i pisania. W związku z tym te kłótnie na temat wychowania dziecka zaczęły eskalować. Efektem interwencji Jugendamtu był w tym przypadku rozpad rodziny. Pan Mirosław został pozbawiony praw rodzicielskich, a dziecku zabroniono kontaktu także z językiem polskim. W przypadku pani Lesz niepotwierdzone donosy wystarczyły, by zabrać jej syna i umieścić w domu dziecka. Tak zwany ich jugendamtowski środek postępowania, w momencie kiedy jest zarzut względem polskiego rodzica, dziecko zabiera się od rodzica do sierocińca, o czym się go nie informuje. To są te najbardziej przykre i poniżające sytuacje. Mówię o nich tylko dlatego do mediów, ponieważ wiem, że muszę. Wiem, że muszę, żeby to zmienić. I proszę Was również o pomoc. I wszystkich ludzi, którzy mają na to jakikolwiek wpływ. Sierociniec. Moje dziecko trafiło tam. Nie wiedziałam do 2 miesięcy, 2,5 miesiąca, gdzie ono jest. Jugendamt jest tak silny, że nawet policja nie była w stanie stwierdzić, gdzie to dziecko się znajduje. Nie było, że jakiejkolwiek informacji pozostawionej. Został przemocą zabrany ze świetlicy wbrew mojej woli, wbrew jego woli. Doszło do przemocy tych osób. Byli to urzędnicy Jugendamtu dokładnie, i kobiety, i mężczyźni. Przy samochodzie jeszcze bardzo w poniżający sposób użyto przemocy względem dziecka. Tego samego dnia zostało okłamane. Powiedziano mu, gdzie to, Miszelku, powiedziały ci pani, że gdzie cię wiozą? Do mamy, że leży w szpitalu. W szpitalu? Do mamy. Że leży w szpitalu. Dowiedział się? A była mamusia w szpitalu, gdzie cię panie zawiozły? Pamiętam? Do sierocińca. Do sierocińca go zawiozły. Już nie chcę więcej go pytać. W każdym razie dziecko, jak coś się nie zgadza, to proszę cię powiedz, dobrze? Został rzucony na ziemię, mówił. Został nawet... Bardzo źle potraktowany w każdym razie. Bardzo źle potraktowany. No nie wiem, ja pani przepraszam, ja się wstydzę o tym mówić. Może nawet i rzeczywiście powinnam. Powinnam, bo to nie tylko są psy policyjne puszczane na dzieci w momencie zabrania dziecka. Tu są przestępstwa, te dzieci są kopane. Tu moje dziecko zostało kopnięte ze schodów, gdy nie słuchało i się powiedziało, że nie, ono chce do mamusi. Pani powiedziała, że do szpitala pani jedzie, to nie jest szpital. Ja czytałem, gdzie ja jestem. Wykwalifikowani pracownicy Jugendamtu, którzy zabrali matce dziecko, posądzili ją o użycie przemocy, sami się jej dopuścili. To są niemieckie prawa. Prawa bezprawia. Opieka podstawowa, taka jak medyczna, została zaniechana, dziecko miało zapalenie. Po tak poważnej, delikatnej, no jakby nie było operacji. Dzieci w tych sierocińcach, nieważne, że są karmione w nocy o godzinie 10 czy 11 czekoladą, co mi dziecko opowiadało i widziałam całe zasmarowane prześcieradło. Nie wiedziałam, co to jest takie brązowe, czy może moje dziecko już wypróżnia się do łóżka, nie wiedziałam. Już nieważne są tak te paznokcie, które do krwi zostały wpijane, prawda, wpiły się, ponieważ nie były obcinane. Nieważne jest kamień na zębach, proszę panią, to się jeszcze zmyje i dziury. To nie jest takie ważne. Ważna jest psychika i zdrowie dziecka i to, żeby było przy matce. Każdego z rodziców czeka daleka droga, by powrócić do normalnego, rodzinnego życia. Pani Izabela wyjechała z dzieckiem do Polski, ścigana listem gończym. W Polsce sąd pierwszej instancji nakazał w ciągu 3 dni wydać dziecko do Niemiec. Pani Lesz odwołała się do sądu rejonowego, który na szczęście pozostawił Michela w Polsce. Matka nadal nie posiada jednak praw rodzicielskich. Do tej pory ma jej Jugendamt. Pan Kraszewski od 8 lat nie widział syna. Obecnie Filip ma 14 lat i języka polskiego już nie pamięta. Córeczka państwa Nyx od 2 lat jest w rodzinie zastępczej. Rodzice mogą ją widzieć raz w tygodniu przez 1,5 godziny na spotkaniu kontrolowanym. My po prostu siedzimy sobie przy stole, robimy różne gry, rozmawiamy, patrzą się na godzinę, upływa czas, pakujemy się, dziecko zabierają, odjeżdżają. Tak robią, jak to by było ich własność, a my się wcale nie liczymy. Nie, my się w ogóle nie liczymy. My nie mamy nic do powiedzenia. Jesteśmy tak jak bezradni. Tutaj taką stworzyli sytuację, że my nic nie możemy tutaj. Mamy zupełnie, nic nie możemy decydować. Nas nie informowali o stanie zdrowia Żaklinki. Nie informowali nas, jakie terapie stosują, jakie leki, jaki stan zdrowia. Do dnia dzisiejszego nie wiemy w ogóle, gdzie Żaklinka tak naprawdę, to znaczy, jaka to rodzina zastępcza jest,
gdzie do dnia dzisiejszego jesteśmy niepoinformowani i nam nie wolno wiedzieć. To jest trzymane w tajemnicy. Tak samo nie jesteśmy informowani, gdzie ona do szkoły chodzi, do jakiej szkoły ona chodzi, jakie są jej nauczyciele, żeby się skonfrontować albo skonsultować się z tymi. Jest tak jakby ukryte. Te panie na okrągło tam kontrolują. I ona jak coś, to ona się patrzy na te panie i się boi cokolwiek powiedzieć. Taka sytuacja jest. Utrudniają, oddalają to dziecko od nas, gdzie to dziecko, ja mówię jeszcze, żeby to był obywatel niemiecki, no to powiedzą, no my jesteśmy Niemcami, my musimy dbać o swoich obywateli, mają prawo na to czy na tamto, ale to jest w ogóle, to nie jest obywatel niemiecki, dlaczego oni się tak zachowują, dlaczego, i tutaj właśnie jest taka związać po prostu no tu. I bardzo tu związać właśnie chcą, to tak jak jeszcze teraz tylko krótko się popatrzeć, jeszcze nie wiem, dostanę jakąś informację, że naraz moje dziecko jest może niemieckim obywatelem, ja nie wiem. Po zakończeniu jednego z takich spotkań rodzice odprowadzają Żaklinkę do samochodu. Towarzyszymy im z kamerą. Jednak w momencie, w którym zostaliśmy zauważeni, opiekunka natychmiast zmienia kierunek, zabierając dziecko. Jak to się nie można denerwować, co oni wyprawiają, no? Zabiera dziecko i to jest nasze własne dziecko, przecież to jest w ogóle, to jest To jest bandytstwo. Bandytstwo to, co oni robią. Bo we mnie to już się gotuje. Ponad 2 lata upłynęło. I pomimo to, że nam po prostu, my staramy się, żeby ten kontakt był z dzieckiem, z Żaklinką, na tych spotkaniach staramy się maksymalnie każdą sekundę, każdą minutę korzystać z tego kontaktu, ale obawiam się, że proszę sobie to jednak wyobrazić, że my tylko 1,5 godziny w tygodniu widzimy Żaklinkę, a ten większość czasu ona przebywa poza naszym domem, poza my po prostu naszym, wpływem, po prostu nie ma w ogóle, poza naszym kontaktem. My nie mamy w ogóle, to właściwie dziecko jest zupełnie kształtowane przez innych ludzi, a jeżeli przybywa w rodzinie niemieckiej, no to jest język po prostu niemiecki. Ona jest na siłę germanizowana, to nie ma co tutaj dużo mówić, nie? Z chwilą my nie mamy żadnego wpływu, ona jest zawsze inna, czy ona chce, czy nie chce, ona na siłę będzie germanizowana. I po czasie będzie tak nawet, że później nawet jak my byśmy chcieli, żeby ona zamieszkała w Polsce, to ona może już nie będzie też chcieć, ponieważ nie będzie czuła tą sympatię nawet. Sympatię, nie będzie tego języka już czuła. To są takie więzy, wyobcowana. Tak jakby wyobcowana zostanie. Także to jest tak jakby, to jest coś, co ucieka i to bardzo szybko. Ona to w ogóle, to rozstanie, tą rozłąkę bardzo przeżywa. Na przykład są takie sytuacje, jak ona mi na przykład nieraz mówiła, że są takie chwile, jak ona tak sobie wieczorem sama siedzi w pokoiku i wtedy ona zaczyna tak sobie przypominać tą sytuację, jak z mamą była, z tatą, z Patrykiem, i zaczyna wtedy płakać. Mówi, że ona wtedy płacze. I ona rozmawia wtedy tak jakby z nami, z Patrykiem. Jeżeli oni po prostu faktycznie stwierdzili tą chorobę, bo oni twierdzą, że to jest śmiertelna choroba, nieuleczalna, i mówią, że nie wiadomo, jak długo Żaklinka będzie żyć. Dlaczego oni zabierają każdy dzień dla rodziców i dla tego dziecka, w ogóle dla rodziny? To jest każdy ucieka, każdy dzień, każda chwila. I oni tak jakby świadomie to jest, takie sytuacje stwarzają, to jest niewyobrażalne, bo my dużo myślimy, my w ogóle bardzo przeżywamy śmierć w ogóle Patryka, i później to wszystko, to trochę jest dużo. To jest trochę dużo w krótkim czasie się wydarzyło. Przychodzą święta Bożego Narodzenia i sobie wyobrazić, jak my się w ogóle czujemy. Nie to, że przeżywamy, że w ogóle Patryk już z nami nie jest i już nie będzie. I jeszcze na dodatek Żaklinka gdzieś jest, nie wiadomo gdzie. Jak są w ogóle były kolejne święta Bożego Narodzenia, myśli pani, że ja mogę wziąć chociaż zadzwonić do dziecka? Przecież nie mogę. Wszystko to dzieje się w majestacie prawa niemieckiego i ze względu na dobro dziecka. Jak Jugend nam powie, że to jest dobro dziecka, no to nie ma się żadnej szansy, żeby powiedzieć, że to nie jest dobro dziecka, mimo że zdrowy rozsądek mówi zupełnie coś innego. Ta mentalność jest zupełnie inna. Tam nie ma mowy o miłości. Tam jest tylko niemieckie dobro dziecka, a niemieckie dobro dziecka polega na tym, że dziecko będzie miało najlepiej, jeżeli będzie wychowywane przez państwo niemieckie, a nie przez rodziców. Pani Beata doświadcza tego osobiście. Dziecko jest od godziny 8 do godziny mniej więcej 16:30 pod opieką szkoły.
tylko dlatego, że polska matka, która pracuje 2 razy w tygodniu, w sumie 8 godzin, czyli raz 4 plus 4 godziny na uniwersytecie, żeby się nie zajmowała tym dzieckiem. Dziecko jest pod opieką państwa niemieckiego od godziny 8 do godziny 16.30 i to jest najlepsze, bo to jest niemieckie dobro dziecko. Dziecka polskiego. To jest wszystko pod hasłem dobra. A jakby się spytali dziecko, czy ono chce iść do domu, to by powiedzieli, no to dziecko jeszcze nie może za siebie odpowiadać. Ona w ogóle miała, przecież były te kolejne sprawy sądowe. Przy odebraniu praw rodzicielskich przecież Żakinka miała rozmowę ze sędzią i ona tam płakała, że ona chce do mamy i do taty. I jeszcze była ten, bo jeszcze Żakinka była u psychologa, jest tak, taki test, psycholog pisał takie sprawozdanie i on się pytał, właśnie ten psycholog, bo tam taka właśnie, pytał się Żakinko, a dlaczego właściwie ty chcesz do tego mamy i do tego taty? A ona tak zaczęła tak łzy w oczach, mówi, bo ja ich bardzo kocham. No ale tego nikt nie słyszy. Nie chce to słyszeć. To, co dziecko ma, te życzenia, bo na sercu ma, to się nie bierze pod uwagę. No. Ale później z drugiej strony się odwraca. Wszystko to oni to robią tak jakby dla dobra dziecka. Rodzice są bezsilni. Jako obywatele Polski szukali pomocy u polskich władz. W ambasadzie, konsulatach, parlamencie. Kiedy dostałem decyzję drugiej instancji, że zabiera mi się prawa rodzicielskie z powodu braku kooperacji z Jugendamtem, zwróciłem się do konsulatu w Kolonii, do pana Otto Jachimowicza. Pan Otto Jachimowicz powiedział mi wtedy, my jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie pracownikami, którzy wykonują rozkazy od górna i od razu panu powiem, że tą sprawą się w ogóle nie zajmiemy tak długo, jak Polska nie wejdzie do Unii Europejskiej. To mamy zakaz jakichkolwiek działań, które mogłyby zaszkodzić Polsce przy wejściu do Unii Europejskiej. Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, ponowiłem moje prośby o interwencję. Jak na razie nie ma żadnego wyniku. Pokazuje się tej mniejszości, że ona żyje w Niemczech i ma się dostosować do reguł, jakie panują w Niemczech, do języka niemieckiego. I tak namówili konsulowie, między innymi pani konsul Barbara Kozioł, która po prostu kazała rodzicom rozmawiać z dziećmi polskim rodzicom po niemiecku. Także naciski, żeby tej mniejszości, żeby mniejszość polska nie przyznawała się do swojej tożsamości, są nawet ze strony Polski. Jest to obywatel polski, obywatel niemiecki. Muszę pamiętać, że to dziecko ma 2 obywatelstwa i nie ma rozwiązań prawnych, również międzynarodowych, które powodowały, że dziecko, które posiada 2 obywatelstwa, powinno, czy też w oparciu o przepisy powinno chodzić do szkół, gdzie te 2 języki są. Na przykład pan konsul Frączek w rozmowach telefonicznych powiedział mi, że na temat dyskryminacji polskich dzieci istnieją różne opinie, że jeden mówi tak, drugi mówi tak i według niego zakazywanie języka polskiego polskim dzieciom w Niemczech nie musi być dyskryminacją. W momencie, kiedy dziecko zostaje tutaj w Niemczech, kontaktu z matką, cóż, o tym nie decyduje konsul, o tym decyduje przede wszystkim sąd. O tym, w tym procesie również uczestniczą wspomniano już przez panią Jugendamt, czyli Urzędy do Spraw Młodzieży. Każdy kraj broni swojego obywatela. W Ameryce w ciągu 24 godzin wysyłany jest przedstawiciel z konsulatu, który sprawdza sytuację dziecka, sytuację matki czy ojca, ażeby dopomóc, ażeby sprawdzić, ażeby udowodnić, wyklarować sytuację. Tutaj nie. Tutaj są zbyt duże zakazy, zbyt duże napięcie, zbyt duże naciski. Nas to myśmy, boli bardzo. Już bardzo boli, jak myśmy tak dawno zgłaszaliśmy do konsulatu i oni powiedzieli, że one mają ramy prawne, im ręce są związane. I ja mówię, ale to jest przecież polski obywatel, on nie będzie ze mną dyskutował, wtedy to już był jeszcze ten pan konsul Rosik. No po prostu tak jakby była przeciwna strona, tak żeby one nawet się po prostu, nie chcieli w ogóle to dziecko się tutaj stąd zabrać. Tego. Ja uważam, jak ja jestem rodzic i widzę, że tu się krzywda dzieje i proszę, czy moja żona prosi, jako obywatel Polski prosi, żeby i dopomogli tu, żeby to dziecko stąd zabrali.
No przecież ja myślę, to jest całkiem logicznie, że one nie mogą stawiać jakieś poprzeczki i powiedzieć, no ale nas to nie interesuje. Miałem wielką nadzieję, że ktoś porozmawia z Niemcami na ten temat. Się okazało, że to nie jest tylko mój problem, że takich rodziców się zgłasza do nas coraz więcej. Ci rodzice później znów znikali, ponieważ byli finansowo wykańczani w Niemczech i zmuszani do tego, żeby wrócili do Polski. No cóż, są to urzędnicy, są to urzędy publiczne, urzędy, które w systemie administracji niemieckiej są powołane do tych spraw i polskich, i niemieckich. Ja w ogóle obywatelka Polski i moje dziecko obywatel Polski, żeby wspomogli, żeby Żaklinka nie musiała być, nie wiadomo u kogo jest, u jakichś obcych ludzi, których my w ogóle nie znamy. Dlaczego ma być w niemieckiej rodzinie, wychowywany w duchu niemieckim i jeszcze w wierze protestanckiej. W ogóle do tej pory Żaklinka właśnie nie, do kościoła w ogóle katolickiego nie chodziła. Ponieważ rodzice przebywają tutaj w Niemczech, więc w naturalny sposób podlegają ustawodawstwu niemieckiemu. Trudno mi powiedzieć, jakie aspekty zadecydowały, że to dziecko zostało skierowane do rodziny zastępczej. Znamy takie sytuacje również w Polsce, kiedy no, są obiektywne przesłanki, które powodują, że dziecko jest w rodzinie zastępczej. Proszę mi wierzyć, że jeżeli w tym przypadku stwierdzilibyśmy, że jest naruszenie prawa i naruszenie interesów obywateli polskich, a są to tylko obywatele polskie, konsul ma pełne pole do działania i proszę mi wierzyć, że bylibyśmy to skuteczni. Walka z wiatrakami to jest taka. Walczymy, walczymy i tyle ludzi jest włączonych, i Polska, i Europarlament, i na okrągło tylko przekładamy papierki, jeden drugiemu, nikt nie chce tą sprawę rozwiązać. Nikt nie chce się, według mnie, nie chce się narażać politycznie. Widać wyraźnie to, co powiedział kiedyś pan konsul Jachimowicz, że pracownicy konsulatu wykonują tylko i wyłącznie odgórne decyzje Ministerstwa Spraw Zagranicznych i są związani odgórnymi decyzjami. Nie mogą decydować sami o tym, co oni mają robić. Nie ma żadnych wytycznych, prawda, jak mamy postępować. To szef placówki decyduje. Zgadzają się z okresją konsula, ażeby konsul był obecny na rozprawie. Pewnie nie wszędzie jest celowa obecność konsula, bo obecność konsula w zasadzie nic nie powoduje. Psychologia. Jest ktoś, kto się troszczy o tego obywatela, co się nie tak często zdarza tutaj w niemieckich sądach. I to już inne podejście sądu. Sąd wie, że na rozprawie jest ktoś, kto mu patrzy na ręce i to dobrze. Nikt mu nie zabrania, żeby zabrał głos. Znam takie przypadki, że jeden lub drugi konsul zabierał głosy i tu bym nawet do tego zachęcał, bo chyba jest na sprawie, która dotyczy obywatela państwa, które on tutaj reprezentuje. Jak byliśmy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych u pani Fotygi, nagle zaczęli konsulowie przyjeżdżać na rozprawy w Niemczech. Ja prosiłam też i przyjechał pan konsul Jachimowicz i przyjechała pani konsul Zajko. Zaledwie zmienił się rząd. Dzień po zmianie rządu miałam rozprawę sądową, nikt nawet nie przyjechał na tą rozprawę sądową i nawet nie poinformowano mnie, że nikt nie przyjedzie. Wyszłam z założenia, że przyjedzie ktoś, że nie będę sama wobec niemieckiego Jugendamtu. U nas nie ma żadnej daty granicznej. Nasi konsulowie absolutnie bywają. Absolutnie bywają. Czyli nie ma żadnych związków z ekipami rządowymi w Polsce? Zdecydowanie nie. Mimo zaprzeczeń konsula, poszkodowani rodzice nie mogą doczekać się pomocy placówek dyplomatycznych w Niemczech. Władze w Polsce również milczą. Rząd w ogóle polski, jeszcze do tej pory właściwie nie dostałam żadnej konkretnej odpowiedzi, że coś w tym kierunku można zrobić. Prosiłam znowu nowego pana ministra o spotkanie, pana Sikorskiego, to w ogóle nie mam żadnej odpowiedzi na to. Pan Sikorski w ogóle nie zainteresował się tą sprawą. Nie odpisuje nam nikt na listy skierowane
w sprawie dyskryminacji polskich dzieci. Da się te sprawy rozwiązać, tylko musi być nacisk ze strony polskiej. Jeżeli Polska nie upomina się o te sprawy i Polonia, ludzie polskojęzyczni przyznający się do polskości nie mają oparcia w Polsce, no to wtedy władze niemieckie też wiedzą, że nie muszą zbytnio się tymi sprawami zajmować. Trzeba dbać o swoje, ale to codziennie. Nie można tylko raz krzyknąć, powiedzieć, że źle, ale trzeba codzienną pracą to kontynuować. Niestety, władze Polski najwidoczniej przedkładają pozornie dobre stosunki z Niemcami nad dobro własnych obywateli. Dzieci w takim duchu, w jakim wyrastają, później takie będą. Jeżeli się będzie dbać o ten język, o tą kulturę, ten kraj przetrwa, będzie istniał dalej dana narodowość. Jeżeli się nie będzie dbało o dzieci, bo to jest tak jakby przyszłość każdego narodu, to kiedyś tego po prostu to będzie tak jakby zanikało. To powinno się dbać i to jest właściwie obowiązek każdego kraju, każdego narodu, żeby dbać o swoich obywateli, a w szczególności o dzieci. I tu bym właśnie prosiła, bo moja rzeczniczka jest obywatelem polskim. Dlaczego nie może mieć kontaktu z językiem polskim? Została wyrwana w ogóle od rodziny. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie znalazł czasu, by z nami porozmawiać na temat tak ważnej dla Polaków sprawy, a konsulaty zawsze proponują drogę sądownictwa niemieckiego. Od każdego takiego działania można się odwołać. Takie przypadki kiedy rodzice odwołują się w takich sytuacjach. Wiążąca jest decyzja sądu. Takie sprawy są drogie, ekspertyzy w sprawach rodzinnych są bardzo drogie i strona przegrywająca sprawę ponosi koszty. W decyzji było napisane, że po roku 2006 mam szansę wnieść o następną sprawę sądową, która będzie znów kosztowała kilka tysięcy euro, o widywanie dziecka. Do czego oni nas doprowadzili, nas w ogóle zrujnowali. Sprawie jest 24, wszędzie tutaj w moim mieszkaniu są papiery, 24 sprawy sądowe. Wszystkie sprawy sądowe przegrywałem. Dochodziło do wielu aktów bezprawia, kiedy na przykład w jednym wyroku sądowym pani sędzina Kremer napisała, że jeżeli ojciec nie zrozumie, że dwujęzyczne wychowanie jest dla dziecka szkodliwe, należy się liczyć z tym, że mu się zabroni kompletnie widywania dziecka. Postanowienie sądowe, odebranie praw rodzicielskich jest tak jak na przypuszczenie, że... Bo to nie jest na faktach, to jest na przypuszczenie. Bo to też, że prawdopodobnie myśmy mogli wpłynąć na skrócenie życia przy genetycznej chorobie mukowiscydozy, mogliśmy wpłynąć od strony medycznej na skrócenie życia naszego dziecka Żaklinki. I drugie to, że jeżeli dziecko wróci, to też jest na przypuszczeniach do rodziców, że możemy wyjechać, opuścić granicę Niemiec, to znaczy wyjechać do Polski. Jest podejrzenie. A jesteśmy przecież w Unii. Przecież mamy prawo się poruszać w całej Unii. Pomachano mi przed nosem jakimś świstkiem i mówią, że to jest postanowienie sądu. Ja mówię, że ja o tym nic nie wiem, że skoro się jakieś postanowienie sąd wydaje, no to przecież ja muszę być zawiadomiona, prawda, że coś jest przeciwko mnie albo coś jest za mną. No i okazuje się, że sąd w ciągu jednego dnia wydał na mnie wyrok, podobno, że ja chcę uprowadzić moje dziecko. Ja tam byłam cały czas w Niemczech i dostaję właśnie wyrok, że nie mam żadnych praw, bo ja chcę uciec z dzieckiem do Polski. Byłam oczywiście zaszokowana, nie mogłam sobie zrobić kopii z tego wyroku, nic. No tylko pomachano mi przed nosem. No musiałam wierzyć, prawda, że to jest. Nie mogłam iść z tym do adwokata. Zrobiono mi jeszcze dwie rewizje w mieszkaniu, o czym mnie nie powiadomiono. Nie powiadomiono również mojego adwokata. I mimo, że obowiązujące prawo nakazuje im poinformować osobę, u której zrobiono rewizję, że była taka rewizja. Nigdy mnie nie poinformowano. Protokół rewizji musiałam sobie kupić. Sąd mi kazał zapłacić za to, żebym wiedziała, co mi z domu wyniesiono, a czego mi nie wyniesiono. Co z tego, że ja przedłożę atest lekarski? Co z tego, że ja przedłożę sprzeczne pisma Jugendamtu? Ale to nie ma znaczenia. Bo sąd ma zawsze rację, zwłaszcza sąd niemiecki. Także to w ogóle nie ma znaczenia. Sąd rozpatruje wnioski, które każda ze stron, zarówno matka, jak i ojciec, może złożyć. I on decyduje. Niestety na te decyzje konsulat nie ma żadnego wpływu. Czytałem dziwne uzasadnienia postanowień, wyroków i tak dalej. I w tych sprawach mnie już nic nie dziwi, tylko że to jest niestety zawsze ze szkodą dla danej
rodziny, dla danego dziecka i dla danej wspólnoty rodzinnej. W niemieckim postanowieniu sądu jest rzeczywiście uwzględnione są domysły i to one wpłynęły na zabranie dziecka. I to one przeważyły tą szalę, no nie one, ale sam Jugendamt, prawda? Stwarza fakty dokonane, zabiera się na przykład polskiej matce dziecko do ojca. Najpierw się to robi, a potem rozpoczyna się sprawę sądową, która trwa pół roku i rok i wtedy są stworzone fakty dokonane. Tych faktów oczywiście nie można dla dobra dziecka zmienić, prawda? Bo już się matce nie zwróci dziecka, no bo już się zasymilowało. Był tam ten sędzia, pan Ebert, i ja do niego powiedziałem, że on siedzi przecież po tym niemieckim godłem, niech on będzie sprawiedliwy. A on mi odpowiedział, panie Nix, nawet jak ja bym chciał, ja nie mogę inaczej. To wszystko za siebie mówi. Jesteśmy na takim etapie, że Niemcy, nie tylko jeden sąd w Gütersloh, ale i drugi sąd w Minden, pokazują, że w Niemczech można Polakom zabronić języka polskiego. Potwierdziła to również później pani minister sprawiedliwości Cypris, że sądy w Niemczech są niezależne i decyzje sądów i jugendamtów należy respektować. Podobną opinię polityczną wygłosiła pani Gesine Schwan, która w tej chwili będzie kandydować na stanowisko prezydenta Niemiec. Konsulat również dysponuje całą listą polskich, polskojęzycznych prawników, którzy się takimi sprawami zajmują. Tu możemy zrobić bardzo dużo, wspierając polską stronę w przygotowaniach i w przebiegu sprawy. Adwokaci poleceni przez ambasadę polską czy konsulaty, oni próbują namówić takiego rodzica, żeby był cicho, żeby starał się sprawę załatwić polubownie, bo jak będzie grzeczny, to wtedy sąd zobaczy, że jest kooperatywny. I to jest pierwszy krok, żeby stracić dziecko. Przecież po to, żeśmy się spotkali na sądzie, żeby porozmawiać o tym problemie, mówię, że to jest bardzo poważna decyzja, odebrać prawa rodzicielskie rodzicom, ograniczać, że proszę ze mną rozmawiać po prostu dlaczego to, dlaczego tamto. Ja będę próbowała też na te pytania odpowiadać i szukać jakiegoś rozwiązania. A ona, wie pani co ona powiedziała, że to już wszystko, ona tak, to jest tak to na jest dzień dzisiejszy, to już jest wszystko udokumentowane, dlaczego nam odebrali, dlaczego tak jest, to już wszystko w papierach jest napisane. Taką odpowiedź od niej dostałam. I to był wyższy sąd. To był wyższy sąd tutaj. Sprawy w sądach niemieckich to pewna przegrana polskich rodziców. Władze polskie nie interesują się Polonią. Petycje w Parlamencie Europejskim od dłuższego czasu czekają na rozpatrzenie. Bym nawoływał europosłów z Polski, a może nie tylko z Polski i różnych państw członkowskich, ażeby zajęli się tą tematyką Jugendamtów w Niemczech, bo to jest rzeczywiście bardzo... bardzo nabrzmiały problem, który jak widać można chyba tylko rozwiązać z pomocą, bym powiedział, poprzez prawo wspólnotowo-unijne. I tu apeluję do europosłów, aby tego tematu się nie bali, żeby ten temat podjęli, żeby to teraz jeszcze na koniec działalności tego parlamentu zostało rozwiązane. Czas ucieka, a rodzice nadal nie wiedzą, dokąd zwracać się ze swoim problemem. Ci rodzice, którzy tutaj te sprawy, bym powiedział, wyjęli na światło dzienne, to jest mała grupa tych rodziców. Ja zawsze to nazywam wierzchołkiem góry lodowej, gdyż takich spraw jest bardzo, bardzo wiele i za dużo w Niemczech. Państwo Nix nadal walczą o córkę przed sądami niemieckimi. Pan Kraszewski po 8 latach walki o syna zwątpił w skuteczność niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Pani Izabela uciekła z synem do Polski i tutaj przed polskimi sądami stara się o przywrócenie praw rodzicielskich. Przed 3 tygodniami pani Beata Pokrzeptowicz posunęła się również do ostatecznego kroku. Mimo pozbawienia jej praw rodzicielskich zabrała swego 9-letniego syna i wyjechała z nim z Niemiec. Obecnie ścigana jest listem gończym.